Witam Państwa. Jesteśmy na osuwisku aktywnym, które ma swój numer identyfikacyjny w bazie SOPO. Na tym właśnie osuwisku odbywa się w tej chwili obserwacja metodą wizji w terenie. Wizję tę przeprowadza pani Edyta Rycio ze służby geologicznej. Witam panią. Dzień dobry. Czy na tym osuwisku możemy dostrzec jakieś przejawy aktywności? Jeśli tak, to jak możemy je rozpoznać? Aktywność osuwisk przejawia się zawsze takim postępującym uszkodzeniem obiektów budowlanych najczęściej lub infrastruktury technicznej i drogowej. Dla budynków najistotniejsze jest rozpoznanie szczelin w ścianach budynków. Czym charakteryzują się typowe szczeliny w ścianach budynków związane z aktywnością osuwisk? Przede wszystkim przebiegiem. Zwykle jest tak, że szczeliny układają się przekątnie, skośnie do ścian budynków, jednak nie jest to regułą, dlatego że na osuwiskach o dużej dynamice ruchu mogą powstawać w ścianach szczeliny i pęknięcia o przebiegu pionowym. Czy widzimy na tym osuwisku jakieś inne przejawy jego aktywności? Tak, nieco dalej widzieliśmy niewielkie uszkodzenia jezdni asfaltowej. Taki powolny i stały ruch mas koluwialnych w osuwisku nie zawsze powoduje zerwanie ciągłości asfaltu, a te jego takie ciągłe deformacje, przejawiające się występowaniem takich właśnie ugięć lub wybrzuszeń w jezdni asfaltu, co jest wyczuwalne przez kierowców, ponieważ powoduje takie charakterystyczne zakołysanie samochodem. No tak, ale to jest dość częsty widok na naszych drogach. Czy zawsze spowodowany jest ruchem osuwiska? Nie, oczywiście, że nie. Ponieważ powodów uszkodzeń drogi jest wiele. Bardzo często uszkodzenia drogi są spowodowane tak naprawdę nadmiernym ciężkim ruchem kołowym lub źle po prostu wykonaną konstrukcją drogi. Ważne jest, żeby te spękania lub uszkodzenia w jezdni skorelować z innymi charakterystycznymi objawami aktywności osuwisk. Czyli na przykład z jakimi? Na przykład bardzo częste są pęknięcia w gruncie albo wybrzuszenia lub ugięcia powierzchni terenu. Musimy zwracać uwagę na pochylone lub całkowicie wywrócone słupy przesyłowe lub drzewa. Już wspomniane spękania w budynkach albo w jezdniach. Musimy też zwrócić uwagę na zniszczenia w innych elementach budowlanych, takich na przykład jak podmurówki albo ogrodzenia. No dobrze, ale wiele uszkodzeń, o których pani mówi, mogło powstać tak naprawdę dawno temu. Jak to ocenić? Zgadza się, dlatego ważny jest punkt odniesienia. Prowadząc wizję w terenie, obserwuję stan obiektów budowlanych i sprawdzam, czy zostały one opisane w karcie rejestracyjnej osuwiska. Jeśli nie, to uszkodzenia, które widzę, są młodsze od daty wykonania karty rejestracyjnej i są podstawą do jej aktualizacji. W następnych latach punktem odniesienia będzie karta rejestracyjna osuwiska oraz ostatni protokół obserwacji. Co ważne, w protokołach zawsze umieszczam fotografie uszkodzonych obiektów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.